Atala przyznała się do zamachu. Z rozkazu samego Wilka z Uzbekistanu. Na miejscu jest Alex, szuka zaginionych chemikaliów. Potrzebujemy wsparcia sił wyzwolenia. Niech skontaktuje się z dowódcą. Znasz ich dowódcę? Tak, poznaliśmy się. Niech poda moje nazwisko, albo go zabiją. Masz wiadomość od kapitana Price'a? Komendant Karim, mów mi, Alex. Słucham cię, Alex. To ściśle tajne. Kuzyni, zobaczcie, co tam na korytarzu. Dwa dni temu terroryści ukradli partię rosyjskiego gazu. To na pewno była Alcatala. Rosjanie nie rozróżniają między Alcatalą a waszymi ludźmi. A ja nie rozróżniam między Alcatalą i armią rosyjską. Jedni i drudzy to terroryści. Nigdy nie użylibyśmy tej trucizny. To pomóż nam ją znaleźć, zanim... Zanim co? Wywiozą ją do Europy? Czy Ameryki? Żyjemy tak każdego dnia. Pani komendant, poradziliście. Kto to? Alex to mój brat, porucznik Hadir. Jesteś CIA? Pracuję z kapitanem Price'em. Więc zabijasz Rosjan, tak? Mam przyjaciół, którzy mogą pomóc. Twoja siostra zadecyduje, co dalej. Oczywiście. Moja siostra tu dowodzi. A rosyjska armia wciąż tu jest. Ta okupacja musi się skończyć. Zgadzamy się z tym, tak? Hmm. Ludzie generała Barkowa kontrolują miasto. Chcemy to zmienić. Nie mamy rakiet, ale radzimy sobie. Jak zostaniesz, pomożemy ci. Ale wtedy musisz walczyć. To do boju. Witamy w Uzbekistanie, Alex. No to za mną. Te tunele to ostatnia szansa. Mamy dane, że rosyjscy dowódcy będą gdzieś w mieście. Przygotujemy ich zasadzkę. Jak? Wybuchowo. To odwróci ich uwagę. Odciągniemy żołnierzy od ich bazy, co pozwoli ją zaatakować. Hej, witajcie, z tej strony Arturos. Witajcie w kolejnym odcinku Call of Duty. Szykuj się do ataku na lotnisko. Dzisiaj Alex, weź kolejna to... akcja przed nami. A tymczasem weźmiemy bombkę. C4 ze zdalnym detonatorem. Dzięki. Uważaj na moją siostrę. I idziemy do akcji. Nawzajem. Uważaj na swoją siostrę. Ale... Hapsara! Jalar! Merki? Zeleme kafu. Alex. To masz do Amerykanina? Co ma założyć? Przybranie cywila? Na chuj mi przybranie. Jak wyglądam? Ujdzie. Tarik, jak sytuacja? Rosjanie są tuż na zewnątrz. Jeśli zobaczą broń, zaczną strzelać. W takim przypadku plan zawiedzie, nim zaczniemy. Alex, broń nas wyda. Nie pokazuj jej Rosjanom. Chodź za mną. Za ciebie i jedy сегодня nie będzie. Jestem generał Roman Barkow, wasz przełożony i dowódca regionu. Wojska Barkowa okupują całe miasto. Rozdzielają nasze kobiety. Dziś będą bardzo surowi, bo przyjadą tu oficerowie. Barkow się pojawi? Prawie nigdy się nie pojawia. Ukrywa się i inni odwalają za niego brudną robotę. Jaką brudną robotę? Przydzielają kary. Mężczyźni do pracy! Kobiety do ciężarówek! Tu się rozdzielimy. Rób co mówię i zmieszaj się w tłum. Wejdź głównymi drzwiami. Spotkamy się po drugiej stronie. Mimo mojej szczodrości i ochrony są w Uzbekistanie siły, które nie rozumieją lekcji, mających zapewnić bezpieczeństwo, pokój i dobrobyt. Nie mam tu za nic. Ci buntownicy wciąż dokonują bezsensownych ataków w imię tak zwanej wolności. Przedostałem się. W lewo.
Idź blisko. Widzisz tego żołnierza? No. Podejdź do niego. Powoli. Niech cię zauważy. A no stój! Zdejmij go. Zabiliście mojego przyjaciela. Okazaliście mu litość? Schowaj broń. Krzycz ile wleź. I tak nikt nie przyjdzie. Alex, pomóż mi. Karim? Uważaj na siebie, siostro. Jesteś zaradny. Dobrze. Jakoś dałem radę. Chodźmy. Przed nami są moi ludzie. Będą mieli dla nas więcej ładunków wybuchowych. Większy wybuch odciągnie żołnierzy z rosyjskiej bazy. No to się okaże, że faktycznie tak się uda. Żołnierze Barkowa znaleźli moich współpracowników. Możliwe, że już nie żyją. Musimy być cicho. Znajdź filtr oleju. Użyj go jako tłumika. Poszukaj przy pojazdach cywilnych. Ja będę obserwować strażników. Ci żałośni terroryści są rakiem, który toczy ten piękny kraj. Nie może być ładu i pokoju. Ten jest pusty. Szukaj dalej. Którzy wspierają tych dzikusów. Jako człowiek prawdy i generał wierzę w sprawiedliwość wymierzoną szybko. Sprawdź w garażu. Mam nadzieję, że tu będzie. Chyba znalazłem. To wystarczy. Dobrze, cofnij się i oflankuj z prawej. Нафига? Рабочая сила. Пав прислугу, мужиков, на катер. Займись двома, я дорвай решта. В хозяйстве все сгодится. Да, похоже на Баркова. А если начнут выпендриваться... Какого черта? Чисто. Не выхыляйся. Ну, ты мой замяру. Się od drzwi. Ostrożna, mogą być drętiaśki. Masz go na celowniku? Tak. Weź dwóch, ja zajmę się trzecim. Teraz sprawdź pokój na tyłach. Czysto. Tędy. Przykro mi. Mamy materiały wybuchowe. Ich ofiara nie pójdzie na marne. Schowaj broń. Wychodzimy. Czekaj moment. Chodź za mną. Za mną. Jeśli będziecie się stawiać generałowi Barkowowi, zostaniecie przykładnie ukarani. Co tu się dzieje? Proszę, ona się boi. Spocznij. Jasne, jasne. Rozumiesz, czemu to robimy? Zawiśli, bo zabili naszych żołnierzy. Popatrz na nich. Ruszajmy. Możemy żyć w pokoju, jeśli kurwa, będziemy to przecież zbrodnia wojenna. Kara za kradzież. To terroryści powodują ból, który dotyka nas wszystkich. Co możemy zrobić? Działajmy razem. Wypełnij naszą misję, a na zawsze położymy kres okrucieństwu Barkowa. Barkow wysyła helikoptery. Jak je zniszczymy, wykurzymy wojska w bazie. Tak, podnieś ładunki pod helikopterem. Odkłaniam się. Jeśli spotkasz strażników, zlikwiduj ich. Tylko cicho. Po wszystkim spotkamy się tutaj. Chyba musi tam dostać chyba. Stworzymy bezpieczne i zdrowe.
zdrowe środowisko pracy na naszych ulicach. Rewolucja przynosi wojnę wielbiącemu pokój Urzekistanowi. Nemo się tam kurwa dosyć. Ci bojownicy o wolność i kolaborujący z nimi zagrażają bezpieczeństwu i spokojowi tych, którzy przestrzegają prawa. Dzisiaj zostaną ukarani. Ci, którzy wierzą, że moje wojska zostaną pokonane dzięki tym taktykom terroru oraz sekretnym planom, drodze się zawiodą. Nigdy, przenigdy nie damy się stąd wygnać armii złodziei i terrorystów. Wytrzebimy ich życieli i utrzymamy to terytorium. Naszych wrogów czeka nie zwycięstwo, lecz śmierć. Rosja pragnie bronić was, waszej wolności helikopter i niepodległości. Góry, kurwa. Mamy nieograniczone zasoby ludzkie. Nie pokonają nas cywile. Alex, jesteś na dachu przy helikopterze? Wciąż szukam drogi na górę. Kurwa macie. Ci terroryści niszczą ten kraj. A dziś przykładnie ukażę tych, którzy nie słuchają moich rozkazów. Ci wrogowie to wasi przyjaciele i członkowie rodziny. Ci ich szyciele. Strażnicy przy wejściu. Wśród nas. Jeśli chcesz zaatakować, nie daj się zobaczyć. Przeciwko naszemu ludowi. Ciesząc się błogosławieństwem i wsparciem Stanów Zjednoczonych oraz ich partnera w Wielkiej Brytanii. Każdy, kto kolaboruje z tymi panie. Skazany zostanie na śmierć. Wracać do roboty! Już wracam, wracam. Lud Urzekistanu ma się pod moimi rządami o wiele lepiej. Ten kraj musi wykorzystać ze swych bogactw, ale musi zdobyć do tego prawo poprzez lojalność i posłuszeństwo. Dwóch leży. Nieźle. Razem możemy zbudować przemysł i korzystać z surowców. Rosja to wasz sojusznik. Możemy być partnerami. Razem tworzymy jeden front przeciwko Zachodowi. O kuźwa. I pozbędziemy się tych, których nie powinno tu być. Towarzysze i lojalni obywatele Urzekistanu. Jestem przy celu. Wiesz co robić. Jestem generał Roman Barkwa, wasz przełożony i dowódca regionu. Mimo mojej szczodrości i ochrony, są w Urzekistanie siły, które nie rozumieją lekcji, mających zapewnić bezpieczeństwo. Ładunek podłożony. To powinno odwrócić ich uwagę. Zgodnie z planem. Teraz drugi helikopter. Ci buntownicy wciąż dokonują bezsensownych ataków w imię tak zwanej wolności. Dobra, ten drugi to gdzie? Ci żałośni terroryści są rakiem, który toczy ten piękny kraj. Nie może być ładu i pokoju, dopóki nie wyeliminujemy tych, którzy wspierają tych dzikusów. Jako człowiek prawa i generał wierzę w sprawiedliwość wymierzoną szybko. Nie ma pokoju ani przyjęcia. Użyj schodów. Tylko zbrodnia i kara. Pod moją komendą będziemy eliminować agitatorów nie
Na górze schodów, po lewej. Masz koci refleks. Ja tam wolę ty. Alex, podłóż C4. Już odkładam już. Tworzymy bezpieczne i zdrowe środowisko. Ładunek podłożony. Na naszych ulicach. Przegrupujmy się przy mnie. Idę. Czy to już pora? Ci, którzy wierzą, że moje wojska zostaną wysadzaj. Pokonane dzięki tym taktykom terroru... Będzie... Pięknie jebło, Alex. Dobra robota. Tędy. Dobra. Czekaj. Ja dzielamy. Zostań z lewej. Trzymaj ogień. Dobra, nie pilnują ciężarówek. Zajmiemy się. Chodź, pod ciężarówkę. Idą kolejni. Nie oddalaj się. Dawaj, dawaj. To prezent. Na do widzenia. Jaki miły prezent. Szkoda, że ominął nas fajerwerki, ale musimy atakować, nim będzie za późno. Następna ulica doprowadzi nas do tuneli pod domem Tarika. Mam nadzieję, że stąd wydostaniemy. Kurwa! Biegiem! Wycofaj się! O kurwa! Kurwa, nabiłaś? Okno! Gdzie teraz? Fara, co to kurwa jest? Schowaj się, Alex. Padnij. Nie ruszaj się. Nie ruszaj głową. Masakra. Zabij dwóch po lewej. Dobra robota. Do tunelu szybko. Może ich być więcej. Patrz, posiłki z lotniska. Nasz plan zadziałał. Stój. Drzwi do Tarika są otwarte. Gdzie Tarik? Zginął. Nie porzuciłby posterunku. Chodźmy. Dawaj, dawaj, dawaj. Czysto. Zejdźmy na dół, do Hadira. Już schodzę. Straciłaś dziś dobrych ludzi. To koszt tej wojny. A teraz przejmijmy lotnisko Barkowa, aby ich śmierć nie poszła na marne. Czeka nas niezła przeprawa. Tak jak ich.
Hadir ma plan. Jesteś teraz u mnie, Alex. Obserwujemy ze skraju bazy Barkowa. Trzeba mieć tych skurwieli na oku. Przyjaciele blisko. Wrogowie jeszcze bliżej. Mówiłem, że mamy swoje sposoby. Nie mamy granatów, więc improwizujemy. Nieźle. Wydawało ci się, że walczymy na kamienie i kije? Bierzemy je do piekielnego ciała, poruczniku. Szybko, no dobra, woń zastępczą przejdziemy w kolejnym odcinku. Dzisiaj wam bardzo dziękuję za uwagę. Oczywiście, jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Zapraszam na pozostawienie komentarza. I zapraszam oczywiście już wkrótce na kolejne odcinki. Pozdrawiam, cześć.